Hejka kochani, witam Was we vlogmasie numer 21, mam na imię Natalia i w dzisiejszym vlogmasie będziemy robić kilka rzeczy. Najpierw zabieram Was na spacer, właśnie idziemy na spacer, ubrałam się, lecimy na spacer, potem lecimy do Lidla, to już Wam nie będę pokazywać, bo jestem codziennie w Lidlu ostatnio. Będziemy robić dzisiaj przepis na tumbet, czyli taki lokalny, bardzo łatwy, majorkański posiłeczek. Ja też robię w międzyczasie pierogi i inne takie, ja to wszystko mrożę, bo zaraz są święta i po prostu chcę mieć to z głowy, nie chcę potem stać w garach, tylko chcę leżeć w piżamie i się obżerać jedzeniem. Mam też w planach zrobienie sałatki jarzynowej, także muszę dzisiaj znowu jechać na zakupy. Jutro jedziemy z rana do miasteczka Sonserwera, bo jest tam Mercado Semanal, czyli taki cotygodniowy market, gdzie kupujecie warzywa, owoce i takie tam. Mam nadzieję, że będzie otwarty, bo za niedługo są święta, za kilka dni tak naprawdę, więc ja nie wiem, czy oni to przekształcają w jakiś świąteczny market, czy bardziej po prostu już lecą standardowo. Nie mam pojęcia, muszę to wszystko sprawdzić. I jutro nagrywam też dwa odcinki z Piotrkiem. Jedno to będzie takie Q&A, a drugie to będzie quiz dla Piotrka, ale to już zobaczycie w następnych odcinkach. No i oczywiście w Wigilię czeka na Was wigilijny vlogmas. Myślę, że nakręcę go z rana i opublikuję Wam go wieczorem. Także to będzie finał naszych vlogmasów. Ja już się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. Było bardzo fajnie, ale już wolę jednak nagrywać te cotygodniowe vlogi niż te, które nagrywam teraz, bo jest po prostu bardzo ciężko. Także kochani, zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że będzie spoczko. Ja już widzę w ogóle, słuchajcie, po moim tutaj czubku głowy, bo ja używam suchego szamponu, że na pewno to zauważycie, ale mam to już w dupie, że mam suchy szampon na głowie i jakby widać to. No ale cóż, takie jest życie. Jesteśmy właśnie w Cala Mayor. Idziemy na spacer na tą trasę właśnie do Castelli, do Sapunta de Namer, o której cały czas mówię. Aczkolwiek nie będziemy dochodzić do samego zamku, bo dzisiaj nie mam na to czasu. I taka mała właśnie ciekawostka, ten parking, który będziecie widzieć w przebitkach. Ja Wam zawsze go wyznaczam jako miejsce parkingowe w momencie, kiedy bierzecie ode mnie plan zwiedzania. Bo jeżeli chodzi o moje plany zwiedzania właśnie, to ja zawsze robię te plany z parkingami. Macie pineskę, macie wyznaczoną trasę, one są bardzo spersonalizowane, czyli robicie to, co chcecie robić, nie to, co ja Wam tam narzucam. Macie prawo do jednej poprawki zawsze, w razie czego, jeżeli odbieracie plan i dajecie mi znać, czy Wam się podoba, czy nie. No i poprawiamy oczywiście wedle Waszych uznań. Wypełniacie najpierw ankietę w ogóle i mówicie mi, co chcecie zobaczyć, czego nie chcecie zobaczyć, co już widzieliście, jeżeli byliście na Majorce. I tak dalej, i tak dalej. Także jeżeli właśnie wybieracie się tutaj na Punta de Namer, to ja zawsze wyznaczam pineskę tutaj na parking. Jest zawsze miejsce i jest to idealny start, początek tej trasy. A my idziemy na spacer do lasku. Tutaj jest taki minigolf, on jest teraz zamknięty. Powiem Wam, że najlepszy minigolf na Majorce to jest ten w Katmandu, w Magaluf. Tam też jest Fantazja Golf, ale nie wiem jak się sprawuje. Ojejku, zobaczcie, jaki ptaszek. Widzicie go? Cześć! A tutaj, moi drodzy, mamy Rancho Bonanza. Aktualnie jest zamknięte. Nie wiem, o której się otwierają, ale tutaj są organizowane tereny, też jazda na lonży i tak dalej, nie? Także polecajka ode mnie. Tutaj możecie zadzwonić na ten numer, jeżeli chcecie umówić się na wycieczkę konną właśnie w teren do Punta de Namer. A my idziemy tam. Tam jest wejście, takie moje ulubione wejście, bo są też inne, ale tam jest właśnie wejście do parku. Idziemy tędy na krótki spacerek. Ja się muszę trochę poruszać, bo ostatnio siedzę za dużo w domu. No i jeszcze taka jedna informacja. Właśnie tutaj jest droga łącząca Sacoma z Cala Mayor. I tutaj ten deptaczek jest dla rowerów. Piesi powinni iść po tamtej stronie, ale nie zwracajmy na to uwagi. No. I powiem Wam, że tutaj naprawdę się przyjemnie jeździ i widoczki są mega, także jeżeli będziecie w Sacoma, Cala Mayor albo gdzieś tu w okolicy, wypożyczcie rower na 100% i jedźcie na wycieczkę, poświęćcie ten jeden dzień i zorganizujcie sobie takie właśnie wycieczkę taką rowerową i jest naprawdę fajnie. A my wchodzimy do parku. Słuchajcie, zaczynamy tutaj z tej strony i zaraz dosłownie chyba z 300-400 metrów ode mnie jest morze i to tutaj widać, jesteśmy tutaj, tu jest morze, także naprawdę cała ta trasa tutaj prowadzi przez wybrzeże. Tutaj jest zameczek i potem tutaj jest gdzieś wyjście z Rancho Sacoma, które pokazywałam Wam we wczorajszym odcinku. A propos świąt i a propos choinek, tak tutaj wyglądają choinki. Jeżeli chodzi o Majorkę,
to takim najczęściej spotykanym drzewem iglastym jest właśnie sosna, pino. Jest ich tutaj cała masa, ale jeżeli chodzi o jakieś inne rodzaje drzewek, to jest ich tutaj naprawdę mało i tutaj są też strefy naturalne, jakby za tą barierkę nie powinno się przechodzić. Więc wycinanie w takich miejscach jest też surowo zabronione i ogólnie Majorka, tak samo jak Menorka, Ibiza i Formentera, to jest jeden wielki park narodowy, więc tak naprawdę w wielu miejscach też nie można latać dronem, właśnie nie można wchodzić, właśnie całe góry Serra de Tramuntana, nawet jeżeli są porośnięte takimi roślinkami, to one nie mogą być ścinane i to jest bardzo mało szkółek z drzewem, w sensie z roślinami do ścięcia, więc nie wiem, może dlatego te choinki są takie drogie u nas. My idziemy dalej, moi drodzy, powiem Wam tak, to jest moja ulubiona trasa, jeżeli chodzi o spacerki, bo ja kocham las i tęsknię za nim bardzo, jeżeli chodzi o te polskie nasze lasy, no to jednak, wiecie, ten zapach szyszek, tego wszystkiego, no to ja za tym bardzo, bardzo tęsknię. Tutaj też mam piasek pod nóżkami, kojarzy mi się to z w ogóle polskim morzem, bo pamiętam, że kiedyś jak byłam mała, to ja co roku jeździłam do Łeby, no i ogólnie tam nad Polskie Morze na wakacje i tam właśnie były szyszki, igły od drzew iglastych właśnie w tym piasku i nie można było chodzić na boso, nie? No, tutaj jeden co spotkacie to kupę konia, także zobaczcie. O tym mowa, bo właśnie tędy idzie też trasa konna, także po drodze tutaj możecie spotkać ludzi, którzy są w terenie. W dzisiejszym odcinku będziemy gotować tumbet. To jest takie, można powiedzieć, ja bym to nazwała taką... To nie jest sałatka, bo to jest, składa się z ziemniaków, warzyw i sosu pomidorowego tak naprawdę. Ale powiem Wam szczerze, że ja to bardzo lubię. Ale jeżeli na przykład robilibyście w niedzielę obiad, to tumbet byłoby obok jakiegoś mięsa. Tak jak u nas jest mizeria i ziemniaczki, tak tutaj położyłabym to tumbet w ten deseń, nie? Także robimy sobie dzisiaj ten tumbet, zrobię jakieś mięsko i mamy obiad na dzisiaj. Tumbet chyba jest jednym z takich dań małych posiłków, też no wegetariańskich, bo składa się z warzyw i sosu pomidorowego. Także zazwyczaj jak są jakieś, wiecie, wege blogi czy coś, to właśnie szczycą się tym, że na Majorce są też wegetariańskie dania i rzucają tutaj tumbet, nie? No, także dużego wyboru nie ma, bo kuchnia majorkańska opiera się na wieprzowinie. Do czego dążę? Taka krótka jeszcze pogadanka ode mnie, jak to na mnie przestało, jak to na każdy vlog mas przestało. Jeżeli chodzi o kuchnię majorkańską, słuchajcie, ja za tą kuchnią nie przepadam. Ja będę szczera, ja nie lubię kuchni hiszpańskiej, zdecydowanie bardziej leży mi włoska kuchnia. Ona jest bardziej bogata, taka wiecie, smaczna. Ja kocham makarony, pizzę, wszystko tego typu podobne. A jednak na Majorce ta kuchnia jest taka bardzo uboga, taka biedna. No i też, nie wiem, nie przepadam też za wieprzowiną, też może dlatego mam z tym problem. Tutaj na przykład jest bardzo słynne też na przykład jedzenie ślimaków. Tam zając, szczerze mówiąc, nawet nie wiem, konecho to chyba królik, także królika tutaj jedzą. To są takie smaczki, które no nie za bardzo mi podchodzą. Ja jednak bardziej skupiam się tutaj na wypiekach lokalnych, to takie rzeczy to spoczko, bo też nie wszystkie, no bo jakby ensaimada, która jest taka bardzo słynna, jeżeli chodzi o Majorkę, to ja nie przepadam za ensaimadą. Tak samo coca de patatas to jest nic dla mnie innego niż drożdżówka i to jeszcze jakaś sucha. Ale to można powiedzieć, że na pewno po prostu trzeba iść w dobre miejsce, żeby zjeść dobre wypieki. No i na przykład to gato de almendras, które piekłam z Wami, czy buniosy, to są moje ulubione, bardzo Wam polecam spróbować. Ale jeżeli chodzi o takie lokalne dania majorkańskie do próbowania, no to w opisie tego filmu znajdziecie dwa linki, gdzie ja opisuję tak naprawdę, co warto zjeść i też jest kilka przepisów od kobietki, która ma swojego bloga i wystąpiła tutaj w telewizji i pokazywała swoje przepisy i jest tak słynna tak naprawdę na całą Majorkę i to jest majorkanka właśnie, także możecie sobie wejść w opis i jeżeli macie ochotę coś pogotować majorkańskiego, no to zapraszam tak samo przed wyjazdem na Majorkę, też możecie sobie zobaczyć, jakie są słynne tutaj potrawy, nie tylko potrawy, ale też wyroby mięsne, jakieś takie rzeczy na pamiątkę, które możecie przewieźć do Polski, żeby sobie potem powspominać albo na pamiątkę dla kogoś kupić, także wszystko będzie w opisie filmu, ale też warto zaznaczyć, że takich majorkańskich knajp wcale nie jest dużo na Majorce, więc jeżeli przyjdzie na Majorkę i szukać takich lokalnych smaków, to jest naprawdę bardzo ciężko i żeby też zjeść dobrze. Na przykład wiem, że Es Cruce jest jedną z restauracji, która jest tania i też bardzo lokalna. Tam są bardzo duże kolejki, więc jeżeli będziecie chcieli spróbować takiej lokalnej, tradycyjnej kuchni od babci, no to na pewno Es Cruce będzie dobrym wyborem, ale też na przykład Safarinera lubuje się w takiej lokalnej kuchni, ale też w daniach z grilla. Ogólnie Majorkańczycy bardzo lubią takie dania z grilla. To też ta Safarinera będzie dobrym wyborem.
to nie ma ani strony internetowej, ani nie ma social mediów, także musicie sobie wpisać Safarinera w Google Maps, zadzwonić tam, nawet nie wiem, czy chyba jest numer podany, także to nie jest w ogóle nic, co jest wypromowane, a to jest jedna z najsłynniejszych restauracji na Majorce, jeżeli właśnie chodzi o takie lokalne smaczki. Więc przyjeżdżając na Majorkę musicie liczyć się z tym, że tutaj nie zjecie tak typowo hiszpańsko, bo tutaj jednak jest wszystko nastawione bardziej na turystę. Tutaj jakby niemiecki rynek też opanował i angielski całą wyspę i tutaj w restauracjach, zwłaszcza tych deptakowych, zjecie tak naprawdę jakieś tylko English breakfast, jakieś burgery, pizzę, spaghetti, które nie przypomina spaghetti, pizza, która nie przypomina pizzy. Także jeżeli chodzi o takie lokalne smaki, to jest naprawdę mega ciężko. Taka informacja ode mnie. Po prostu jeżeli chcielibyście, no nie wiem, jedziecie do Włoch, to wiecie, że będziecie dużo jeść i że będzie fajnie, że będzie smacznie. A tutaj czegoś takiego nie ma. Jakby tutaj jedziecie i musicie naprawdę poszukać. Tak samo w opisie zostawiam Wam zawsze link do mapy restauracji na Majorce, której ja polecam. Tak jak mówiłam, tego nie filtrowałam na zasadzie hiszpańska, włoska i tak dalej, tylko musicie sobie sami już to pofiltrować, posprawdzać, co jest w Waszej okolicy warte odwiedzenia. Także polecam zerknąć w opis, tam są zawsze fajne linki ode mnie. No i to na tyle. Idziemy na spacer dalej. Coś mi się przypomniało, słuchajcie. Piotrek był ostatnio, przed naszym wyjazdem do Polski, był u znajomych Andaluzyjczyków i Maria jadła tam kasztany. I kasztany też jest taki przysmak, można powiedzieć, jeżeli chodzi o Hiszpanów. Ja na przykład nie lubię. Smakuje jak orzech, ale tak nie do końca. Znaczy no orzech, ale no nie smakują mi. W każdym razie wyobraźcie sobie, że my myśleliśmy, że kasztany, takie co podają właśnie na różnych targach, na jakichś tam ryneczkach, tych świątecznych jarmarkach, to ja myślałam, że są zwykłe kasztany, nie takie, wiecie, zbierane w lesie, nie? Okazuje się, że nie, że to są specjalnie hodowane kasztany i takie, które lądują gdzieś tam na ziemi, które zbieracie i wbijaliście w nie kiedyś wykałaczki, za mało lata, to one są niezjadliwe, nie? A ja tego nie wiedziałam. Taka ciekawostka. Kochani, widać morze. O, tutaj. Zobaczcie, jak to jest wyżłobione. Nie wiem właśnie, czy przez wodę, czy o co chodzi. Tutaj widać korzenie po bokach. Tędy idą też konie bardzo często, więc nie dość, że to jest wąsko i trzeba się mijać z ludźmi, to jeszcze czasami są tu kupy konia i konie. O, i zobaczcie na to, nie? To jest po prostu skandal. W parku naturalnym. Ogólnie powiem Wam tak. Proszę Was, nie śmiećcie. Proszę Was, dbajcie o przyrodę, zwłaszcza za granicą. Dbajcie o to, żeby to wszystko wyglądało tak, jak widzicie to, jak zastajecie to przychodząc, bo po prostu to jest przerażające, co się dzieje na tym świecie, nie? Chociaż szczerze powiedziawszy, opowiem Wam o jednej sytuacji, nie? Kiedyś wdałam się w taką może dyskusję z jedną z moich obserwatorek właśnie na ten temat. Bo słuchajcie, jeżeli chodzi o palenie na plaży, na Majorce nie pali się na plażach, na większości nie powinno się palić, jest to zabronione, są za to mandaty i tak dalej. Po drugie jest to nieprzyjemne dla osób wokół Ciebie. Więc jeżeli ogólnie chodzi o temat ludzi palących, ja jestem niepaląca, Piotrek jest na przykład palący, ale on na przykład jak idziemy do restauracji jeść, to on nie pali papierosów, on zapali dopiero w domu. A jak jesteśmy na plaży, to też nie pali, albo nawet jeżeli pali, idzie gdzieś tam z tyłu, a pety zabiera ze sobą. W sensie, nie wiem, weźcie sobie jakieś opakowanie po czymś i wkładajcie tam te pety i po prostu, nie wiem. Druga sprawa, jeżeli na przykład palicie i jesteście całą rodziną i wszyscy palicie, dlaczego siadacie na samym początku brzegu i wieje wiatr na całą resztę ludzi, którzy są za Wami i jak palicie, to wszystko wieje na ludzi za Wami. Tam są dzieci, nie każdy jest osobą palącą, plus takie palenie bierne, czyli takie, jakie ja odczuwam w momencie, kiedy ktoś obok mnie pali, jest bardziej szkodliwe dla człowieka niż normalne palenie. Nie wiem, czy zdajecie sobie z tego sprawę. Więc ogólnie, po pierwsze, nie palcie w miejscach publicznych, bo to nie jest fajne, to jest nie szanujecie innych osób wokół siebie. A po drugie, zabierajcie ze sobą ten śmietnik i ja nie chcę po prostu być na plaży, wkładać stóp w piasek i czuć pety i wyciągać peta między palcami. To jest po prostu obleśne, nie? Kolejna sprawa. W Hiszpanii, na Majorce przynajmniej, jeszcze niedawno przez COVID nie było, było zabronione palenie w restauracjach, na ogródkach. A po jakimś czasie, teraz jakieś parę miesięcy temu, to znieśli. I było wielkie oburzenie i teraz pracują nad tym, żeby to znowu wdrożyć w życie. Także znowu będzie zabronione palenie papierosów na
tarasach, w restauracjach, także moim zdaniem bardzo fajny pomysł, bo też w momencie, kiedy jemy sobie coś w restauracji, no to nie fajnie by było, żeby ktoś palił w tym samym momencie, kiedy ja jem, prawda? To jest też nie fajne, a ludzie jakby palący czasami wydaje mi się, że są bardzo egoistyczni i nie patrzą na takie rzeczy. I ja po prostu nie wiem, to jest moja apelacja, mój apel do osób palących, po prostu troszeczkę więcej szacunku do drugiej osoby. Na przykład mam koleżankę, która pali i ona jak jest ze mną, to zawsze się mnie pyta, ej, mogę zapalić? Możesz zapalić, odejdź, nie wiem, 3 kroki, idź za mną, czy tak, nie wiem, ustalamy, którędy wieje wiatr, byleby na mnie nie wiało i tyle. I jest zajebiście, serio. Tylko po prostu bądźmy ludźmi, nie? Bądźmy ludźmi, bądźmy fajni. Jak jem, to nie pal mi przy jedzeniu. Jak jestem na plaży, chcę podać świeżym powietrzem, czystym powietrzem i cieszyć się z tego, że jestem na plaży, to nie pal mi w twarz. Dzięki. Tymczasem dotarliśmy do mety, jesteśmy już nad samym prawie morzem, idę Wam pokazać jeszcze to z bliska. Najbardziej lubię wychodzić stąd, bo tam jest troszeczkę wyżej i macie fajny widok na morze. Mówię o tym widoczku tutaj. Tutaj dalej jest właśnie trasa na Castillo de Punta de Namer, a tutaj mamy już widok na Cala Mayor, także idziemy tutaj, idę Wam pokazać wybrzeże. Tutaj mamy właśnie całe Cala Mayor, to jest tutaj długo, długo się ciągnie, aż tutaj jest Cala Bona, potem jest kawałek Costa de los Pinos i tutaj właśnie te wzgórza, które widzicie, to są wzgórza Jewant, góry Jewant i tam jest całe to osiedle Costa de los Pinos, to takie bogatsze, z tym punktem widokowym, na który Was kiedyś zabrałam, a tutaj ta góra jest jakby dostępna, możecie sobie tam wejść, nie, przepraszam, nie ta góra, ta góra to jest za budynków. Ona jest dostępna, możecie sobie tam wejść. I to jest na Penial i tam jest w środku grota, pokażę Wam też gdzieś przebitki, bo na pewno mam, tylko stare, nawet chyba jest wideo tutaj na YouTube, jak wchodzimy na tą górę, także zapraszam Was do oglądania, podlinkuję Wam w opisie. Co tu się dzieje? Także słuchajcie, mam nadzieję, że spacerek Wam się podobał, że moja pogadanka nie była bezsensowna, chociaż wiem, że dla wielu osób jest na pewno. Idziemy do auta, wracam do domu. Nie wiem właśnie, czy wrócić do domu, czy iść jeszcze na kawkę gdzieś tam, do mojej ulubionej restauracji w Cala Bona. Nie wiem, zobaczymy. No, a potem lecimy robić tumbet. Idziemy otwierać prezenty. W sensie Piotrek idzie otwierać, ja nie otwieram, ja dopiero 24. Dziękuję Wam za oglądanie, zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i zostawienia, w sensie włączenia dzwoneczka. Dziękuję, pa! Dobra, kochani, słuchajcie, zabieramy się za tumbet. I teraz tak. Tradycyjnych naczyń nie mam. Takie ogólnie, oczywiście jak zwykle w opisie pod filmem macie link do stronki Recetas Mallorquinas, gdzie ta starsza pani robi ten tumbet, więc możecie zobaczyć krok po kroku, możecie zobaczyć czego, ile macie sobie naszykować, no jak to wszystko wygląda, jak to wszystko się robi. No i ta pani robi w takim glinianym, podaje to w takim glinianym, tradycyjnym, majorkańskim naczyniu, aczkolwiek ja takiego naczynia nie mam, a może i nawet mam. Muszę zerknąć. W każdym razie potrzebujemy bakłażana, ziemniaków, paprykę czerwoną, liść laurowy, pieprz i sól. Aha, no i jeszcze tomate frito, czyli przecier pomidorowy. Najlepiej taki, no wiecie, prawdziwy, nie jakiś taki z dodatkiem cukru czy coś, tylko taki wytrawny, tak to nazwijmy. I co jest ważne, te wszystkie warzywka będziemy smażyć tak naprawdę na głębokim oleju i dopiero na koniec przykrywamy to tak naprawdę tym przecierem pomidorowym, tylko że on będzie tam lekko podsmażony właśnie z tym liściem laurowym. To jest naprawdę smaczne, bardzo proste do zrobienia, no poza tym, że troszeczkę dotrwa, no bo to wszystko trzeba podsmażyć. Ja tak naprawdę nie będę Wam mówiła, co krok po kroku trzeba robić, tylko po prostu pokażę Wam, jak mi to wyszło, a chętne osoby, które będą sobie chciały taki tumbet przygotować, muszą zerknąć w opis pod tym filmem i po prostu wejść w link i zobaczyć wideo od tej starszej pani, bo naprawdę ona świetnie to tłumaczy, a ja super kucharką nie jestem. Także zapraszam do oglądania i zaraz zrobimy też taste check z Piotrkiem, jak ten tumbet nam wyszedł. Aha, i nie wiem, czy powiedziałam, tumbet możecie też podać z mięsem, z rybą albo z jajkiem sadzonym. Także to się podaje na samą górę, na ten tumbet, bo ten tumbet składa się z takich warstw. Na samej górze jest przecier pomidorowy. I właśnie do Was należy wybór, czy chcecie taką opcję wege, czy wolicie taką opcję z rybą, mięsem, czy właśnie z na przykład jajkiem smażonym. Także zapraszam do oglądania dalej. Słuchajcie, mamy nasz tumbet. Ja wszystko w ogóle robię naraz, bo to jest farsz na pierogi. Tutaj mam miejsce, gdzie będę ciasto rozwałkowywać, ale zobaczcie, tumbecik jest tutaj. Nie mam gdzie indziej go postawić po prostu, bo wszystko jest zawalone. I jak troszeczkę ostygnie, to będziemy próbować. Słuchajcie, Piotrek właśnie idzie zrobić taste check. Mi to bardzo smakuje. Ja bardzo lubię takie smaki. Nie wiem, czy chcesz nowy widelec. Musisz tak każdą warstwę jakby
Jak to kazuje? Spróbować. To wszystko na raz. Nie, no tak że... przekrój, bo tu jest i bakłażan, i papryka, i ziemniak pod spodem. Okej. Okay. No, jakby utniemy to jakieś. Mmm. Dobre, nie? Bardzo dobre. Ten ziemniaczek jest taki super, taki smażony, czuł, że smażony, nie? Fajnie się połączyły te smaki. No, i to jest dla mnie, to jest taki dodatek. Na górę może być ryba i tak dalej, jak chcecie. Niektórzy dają na sam spód, ale ta pani powiedziała w filmie, że najlepiej na górę. Znaczy jej, dla niej, jej zdaniem. A ja bym tutaj nic nie dawała i z boku bym zrobiła mięso, także gitarka. Co ty chcesz? Otwieraj prezenty, tato. Chodź, prezent otworzył, ty jesteś niepomocny gościu. Dzisiaj jest, mamy... Dwudziestka jedynka chyba. Tak. A ty, zobacz w ogóle, co to jest 16 robi? To jest 23, nie widzisz? A 23, kurde, ciężko się to zatrzeć. No. Trzeba poprawić, to jedziemy. Aha, chodź, malutki. Chodź, chodź, piciaczku, ty, nie bój, chrzny wariatka. No. Co my tu mamy? Będziemy... Co to jest? O, baby! Będę miał maskę na twarzy. No jak? Kupiłam sobie też, żebyśmy razem sobie zrobili. I takie są dla mężczyzn robią? No. Co ty gadasz? No dlaczego nie? A tutaj co A masz? A to jest nawilżający balsam po goleniu. To się przyda. Po goleniu ja lubię, ogólnie lubię się golić na sucho, ale po goleniu balsam będzie na pewno zajebisty. Dziękuję bardzo. Mary Chrysler! Mary Chrysler!